Dzień dobry, kochani, witam Was w horoskopie na wrzesień. Zapraszam wszystkie osoby z znaku bliźniąt na ten właśnie horoskop. Jeśli chodzi o kwestię Waszej osoby, w momencie, kiedy wchodzicie w ten miesiąc, stoicie pod koniec sierpnia bądź też na początku września, to karta, która Was symbolizuje, pokazała się na górze tego rozkładu. Po lewej stronie, to jest królowa monet. Co to oznacza? Oznacza to, że twardo stąpacie po ziemi, jesteście na bardzo dobrej, wysokiej pozycji, zarówno pod względem takim materialnym, czyli czujecie się pewnie. Nieważne, co jest wokół was, wy w sobie czujecie się pewnie, wiecie, że wszystko jest ok. Tutaj też mi pokazała się sytuacja, w której macie wysokie poczucie własnej wartości. To znaczy, że do którejkolwiek sprawy nie podejdziecie, do jakiejkolwiek sprawy nie podejdziecie, to będzie się rozkręcało. Ludzie będą iść za wami, będą was słuchać i z takiego poczucia własnej wartości, które pokazuje się właśnie w tej królowej monet, rodzi się no, coś dobrego. To się mnoży wszystko, tak? Czyli naprawdę, dobrze. Dobrze stoicie na początku tego, tego miesiąca. Myślę, że dobra robota za wami, bo to nie bierze się znikąd. Jeśli chodzi o cztery kolejne tygodnie, to tutaj mi się w środku tego rozkładu te cztery karty pionowo pokazały, zaczynając od dziesiątki kielichów jako pierwszy tydzień września. Potem mamy siódemkę kielichów, dziewiątkę buław i ósemkę buław. Czyli po połowie mamy porozdzielany ten miesiąc. Pierwsze dwa tygodnie to jest czas taki bardzo emocjonalny. Mamy tutaj kielichy, kwestie jakieś rodzinne, takie romantyczne, na pierwszy plan mi się wysunęły. Przede wszystkim w tym pierwszym tygodniu będziecie skupieni właśnie na Waszej rodzinie, jakieś ważne takie może uroczystości, może takie wydarzenia rodzinne pojawiły się właśnie w tym pierwszym tygodniu września. Jeśli natomiast chodzi o ten drugi tydzień września, to może się pojawić sytuacja, w której trochę osiądziecie na laurach. I wybierzecie bezczynność. Będziecie realizować taki scenariusz, w którym um, będziecie mieć w głowie wiele możliwości, będziecie sobie mówić, że możecie zrobić i to, i tamto, i macie ku temu predyspozycję, bo przecież to się pokazało w tej karcie, która symbolizuje Was na starcie, ale um, zdecydujecie się prawdopodobnie, żeby poczekać z tym. I ten stan będzie trwał do Trzeciego tygodnia września, tak? Czyli w środku mam taki marazm pokazany właśnie w tych dwóch kartach. W trzecim tygodniu wy sobie już tak bardzo świadomie zrobicie taki, taką przerwę, i być może ta przerwa nie będzie z Waszej woli. Być może przegapicie jakiś moment właśnie z tego drugiego tygodnia, a potem trzeba będzie poczekać na coś. Ale nie martwcie się, dlatego że w ostatnim tygodniu wydaje się, że wszystko nadrobicie. Ósemka buław to jest szybkość, to jest spontaniczność, to jest moment, w którym wszystko przyspiesza. Może Wam się trochę zakręcić w głowie, w momencie kiedy pojawia się właśnie ta ósemka buław. Jaki jest rezultat tego wszystkiego, co będzie się działo we wrześniu? Śmierć mi się pokazała, to jest bardzo dobra karta. Mimo, że macie ten czas takiej stagnacji w tych dwóch tygodniach, to widocznie ta energia królowej monet będzie działała na Waszą korzyść i osiągniecie to, co sobie założycie, a może nawet więcej. Może ta stagnacja wcale nie musi być pokazana w jakimś negatywnym znaczeniu. Może tutaj chodzi o to, że wy odpuścicie coś, tak? I to samo do Was przyjdzie. Śmierć to jest transformacja, to jest yy, zmiana. Także wszystko wskazuje na to, że wejdziecie na, jeszcze na wyższy poziom. Jesteście na wysokim poziomie, a jeszcze na wyższy poziom wejdziecie w momencie, kiedy będziecie wchodzić w październik. Tak? Czyli pod koniec września z tej królowej monet yy, idziecie jeszcze wyżej. Może. Do energii cesarza. I tutaj zastanówcie się, czego ta, ta sprawa może dotyczyć, ten moment wasz przejścia: czy to jest w kwestiach finansowych, czy w uczuciach, czy w kwestiach rodzinnych. O czym teraz sobie pomyśleliście? Co jest takim waszym, taką waszą misją w tym, w tym miesiącu? Bo wszystko wskazuje na to, że ta droga właśnie tak tutaj się pokazała. Wasze wpływy zewnętrzne, które pojawiły się w księżycu, nie będą Was wspierać. Tutaj od razu mogę Wam powiedzieć, że księżyc to jest energia strachu, to jest energia niepewności. Czyli może być tak, że jeżeli będziecie dzielić się swoimi planami, Spostrzeżeniami, takimi refleksjami z osobami bliskimi z Waszego otoczenia, to możecie się spotkać z taką energią dołującą, z tym, że ktoś będzie Was ściągał do dołu, właśnie. Także od Was zależy, czy postanowicie na przykład samemu to realizować i nie dzielić się tym ze światem, czy też stwierdzicie, że. Was to nie obchodzi, co powiedzą inni ludzie, bo i tak wiecie swoje. Jak wy się pokazujecie, no piękna karta, dlatego z taką e, odwagą powiedziałam, że na spokojnie dacie radę. E, gwiazda, gwiazda wygrywa, gwiazda to jest dobry omen, to jest szczęście, to jest prowadzenie, to jest szczęśliwy zbieg okoliczności. Także coraz bardziej widzę właśnie w tej stagnacji, w tym zatrzymaniu w środku tego miesiąca takie odpuszczenie, i potem to wszystko zaczyna się tak kleić, jak scenariusz z najlepszego filmu. I wszystko i tak pójdzie po Waszej myśli. Spójrzcie, co się dzieje z tyłu talii. Zwycięstwo. Szóstka buław to jest zwycięstwo. Zwycięstwo, jeśli chodzi o ukonstytuowanie czegoś, no asmonet to jest jakaś umowa, to jest związek, to jest umawiacie się z, czymś, z kimś na coś, tak? To może być tego rodzaju zwycięstwo. Jeżeli patrzyłabym tylko na te karty i nie komentowała tego całego rozkładu, to powiedziałabym, że coś, co do tej pory było dla was takim... Czymś dodatkowym, tak? Coś, coś tak z doskoku robiliście. Może być tak, że uda Wam się z tego zrobić wasz, wasze główne źródło dochodu, i w niektórych przypadkach może to być taka sytuacja, w której przemienicie swoją pasję w pracę, i wtedy ona już nie będzie pracą, bo będziecie realizować swoje marzenia. Także tutaj taka historia mi się pokazała, jeśli chodzi o kwestię września. Tyle z mojej strony, kochani. Życzę Wam udanego miesiąca. Jeśli podobał Wam się ten filmik, to zachęcam do tego, żeby dać łapkę w górę. Zapraszam Was na mojego Facebooka, Instagrama. Jeśli macie jakiś taki problem i podoba Wam się ten rozkład, chcielibyście, żebym w podobny sposób go omówiła, ale w czytaniu prywatnym, no to też zapraszam do kontaktu albo przez formularz kontaktowy na mojej stronie internetowej, albo bezpośrednio przez maila. Tyle z mojej strony, kochani, życzę Wam wszystkiego dobrego, udanego miesiąca, do usłyszenia i pa.